Dzień dobry, witam w Krzysiu.net. Zapraszam na nową serię. Będę opisywał dodatki do herbaty. Pierwszym dodatkiem będzie imbir. Imbir jest to korzeń. W tym okresie, czyli zimowym, można kupić go tanio. Taki kawałek powinien kosztować około 10-20 groszy. Obieramy go ze skórki. Łatwo się obiera nożem i kroimy dwa plasterki. Ma taką, ma włosy tak jakby, więc czasami ciężko to idzie. Czasami jeden plasterek wystarczy, czasami dwa to już jest mocno, więc ostrzegam. On ma smak dość ostry, taki dość charakterystyczny, znany między innymi z piwa imbirowego głównie. Rozgrzewa, troszkę pobudza. Wrzucamy takie dwa plasterki imbiru do szklanki. Dajemy łyżeczkę herbaty. Łyżeczka herbaty odpowiada mniej więcej torebce herbaty, więc można też torebkową. Ja akurat wolę taką. I zalewamy wrzącą wodą i zaparzamy przez około 5 minut. Będzie wtedy troszkę delikatniejsza dla organizmu, troszkę mocniejsza w smaku, a imbir będzie lepiej smakował. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, do widzenia.